Chciałem się z wami przywitać, zarzuciłem tylko na chwilę. Od razu ładna mała wzdrążka wleciała. Ona raczej, sprawdzę, jeszcze nie jest wymiarowa, więc muszę ją wpuścić do wody. Bo jak przyjdzie pan strażnik, zobaczy ją w siatce, to będę miał mandat. Więc taka wzdrążka, takim miłym akcentem. Widzimy się w drugim podejściu dwudniowej, trzydniowej wyprawy na ryby. Z powodu, że tam leży mój telefon. A tu nagrywam innym. Niestety. Czasami się wypadki zdarzają. Widzimy się przy następnym ujęciu. Pa. Mój krąpik wleciał. Piękna rybka. Widzimy się przy następnym. I pieniędzy na spławik. To może jest taki sposób. Chodź tu krąpik. Krąpika kolejnego. Czyli sam haczyk. Po prostu rzucacie to do wody. Oczywiście z żyłką i z kukurydzą uciekacie, jak ryba zaatakuje. Czasem atakują jak ten krąpik. Ups, przepraszam. Panie krąpie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. O, tym się szplusnąłeś. Lecisz. Dobra, widzimy się przy następnej rybie. Pa! Krąpik, fajna rybka, leci do wody. Siemanko widzowie, witajcie w dniu drugim na rybach. Więc się ktoś... Jest piękna woda, w tych samych miejscach ktoś skościł, widać. Mam nadzieję, że wam się będzie dzisiaj podobało. Do ryby, pa! Jedna ładna wzdrążka. Żartuję, to jest gówna, nie ładna ryba. Kolejna rybka wleciała, mała wzdrążka. Nie przemokaj się, spokojnie. Dobra wzdrążka. Widzimy się przy następnej rybie, pa! Cześć widzowie, patrzcie, jaka mała szprotka. Ja taki mam pomysł. Teraz będę łowił na taki malutki haczyk, a jutro zabiorę jakiś spory hak. Będę łowił na takie większe rybki, no. Widzimy się później, pa. Kolejną szprotkę halibut na naszym haku. Wzdręga, widzimy się później. Taka w miarę ładna wzdręga, niestety na razie nic nie chce siąść, żadna duża ryba. A tu są naprawdę duże ryby. Przed chwilą taki ładny sazan podskoczył. Tylko... Chciałbym takiego złapać. Bym się cieszył, byście mieli coś fajnego na filmie. Widzimy się pa później. Patrzcie, kolejna rybka wleciała. Patrzcie, jaka słodka wzdrążka. Ale nie wiem, czy to wzdręga, czy jaś. Wytłumaczcie mi w komentarzach. Bo też taka dziwna trochę, taka rozciągliwa. Nie jestem pewny. Widzicie widzowie, co tu się stało. Tu jest spławik. O kurde! O, właśnie spadł. Dobra, jest dobrze. Tam jest. A jak? Mój telefonu dzwoni. O, pokażę wam, jaką rybkę złapał mój kolega. Tu w tej takiej fajnej skrzyneczce. Pokażę. Widzą. Tylko żeby mi się telefon do wody nie sturnął, bo to się już zdarzyło mi. I taka malutka, fajna wzdrążka. Oczywiście wzdręgi to nie fajna rybka, niu, więc widzimy się później. Cześć widzowie, to tu mój kolega łowi. Pierwsza wzdręga złowiona. No właśnie, że wam pokazywałem przed chwilą. Taka wędka. Tak wiem, z Allegro za 50 zł. Ale polecam wam od razu do tej wędki dokupić kołowrotek, ponieważ kołowrotek w wędce za 50 zł jest po prostu, nie powiem jaki, ale tragiczny, jest bardzo słaby. Świetny kołowrotek. Ten jest bardzo stary, od sąsiada pożyczony. Że? Dziękuję. Polecam. Dziękuję panu. Kolejna rybka wleciała, malutka wzdrążka. Widzimy się później. Jest już trzeci dzień i będziemy jechać na ryby. Ten film będzie trwał, chyba 5-dniowa wyprawa w sumie to będzie. Ale nie jestem pewny. Widzimy się na rybach. Pa! Proszę bardzo, ładna wzdrążka leci do wody. Też chciałbym wam powiedzieć, że mam konto na TikToku. Beniu Kostek 15 tak samo się nazywa. Zapraszam do niego serdecznie. Patki. Jaka ładna wzdrążka. Znaczy, jaka ładna, to jest gówna, nie ładna ryba. Więc pomyślimy nad karą dla niej. Pa. Patrzcie, jaka ładna rybka. Jaka ładna rybka. Kolejna wzdręga. Taka o.
mała rybka. Widzimy się przy następnej rybie lub jakby na siebie coś powiedzieć, pa. Kolejna. Ładna rybka. Też wzdrążka, trochę większa. Patrzcie, widzowie, kolejny krąpik, znaczy pierwszy krąpik w tym dniu. Łabędzie nas przypłynęło akurat na podkońcówkę. Pokażę wam teraz ryby. Coś się tu... O! Pewnie się pytacie, dlaczego dwie, a tyle złowiłem? Powód jest bardzo prosty, były niewymiarowe, a nie chcę, że pan strażnik... Przyjdzie pan strażnik, będzie się... będzie srał, że mam za dużo, że mam niewymiarowe ryby, będzie mandat. Strażnicy to... tacy są. Ty pani z ręka lecisz do wody, tak... Poleciała? A ty lecisz tak ładnie, bo ty ładna jesteś z ręka. Ona na początku przyszła. Więc taka początkowa wzdręga. Trzymam mocno telefon, bo nie chcę, żeby wyglądało tam, gdzie mój stary, czyli w wodzie. Płyń. Mój stary telefon. Myśli dobra. Pa! Siema widzowie, jesteśmy w czwartym dniu na rybach, tutaj kukurydzę, oczywiście z lewiatan najlepsza na ryby, moim zdaniem, wędkę teleskopową, zanętę z reszka ze wczoraj, teraz rozłożę tą wędkę i widzimy się później. Tutaj właśnie wędeczkę rozłożoną, zaraz będę zanęcał, robimy kulki, zrobię kulkę i się z wami widzę. Jedna kulka zrobiona i rzucam. Porzucam resztę i widzimy się później. Wlewamy nadmiar wody z kukurydzy. Gotowe. Kolejna, pierwsza wzdrążka w dzisiejszego dnia wleciała. Jest wymiarowa chyba, więc wkładam ją do siatki. O. Oczywiście jej nie zabieram do domu. Do domu biorę tylko jakieś duże. Tylko potem chcę na końcu wam wszystkie pokazać. Pa! Widzowie, moim dzisiejszym celem jest karaś. Tam jest pławik, raczej go nie widać. No oczywiście, że go nie widać, ale jak coś to jest. Po prostu bierze, bierze, tylko nie umie tego zaciąć, jest problem. Widzimy się, jak coś będzie. Dało się, chodź. Ja już wiem, jak to działa. Jak pławik wpada do wody, to idzie cały na dno, potem do góry tak się trochę gibocie sam siebie. I dlatego dochodzi do takich brani. Teraz będę musiał wiedzieć, że jak pójdzie tak i będzie jechał, to dopiero mam ciąć. Chyba mi się uda. Widzimy się przy rybie. Patrzcie, jaka ładna wzdręga. Znaczy, żartuję, że to jest gówno, nie ryba. Ale się cieszę, bo druga ryba przez 3 godziny! Dałem radę w końcu zaciąć. Jest ze mną kolega Sasza, zapraszam na jego TikToka. Jak się nazywa Sasza, ty, twój TikTok? Wędkarz 1. Pa. Piękna płotka. Żartuję, wzdręga i nawet nie piękna. Tańczy sobie jak zawsze. Dam wam tą taką fajną muzyczkę. Dobrze, pokażę wam, widzowie, rybki, jakie dzisiaj złapałem. Jedna mała rybka, bo resztę powypuszczałem lub pouciekały. Jak pouciekały, to ich wam nie nagrałem. Lecie do wody. Jutro się już lepiej będzie to wyglądało. Czwarta rano w tym miejscu. Może jeszcze zobaczymy cię, jak idę do sklepu i kupuję spławiki. Pa! Manko widzowie, witajcie w dniu piątym. Komar mnie ugryzł. Taki ładny jaś, chyba nie jestem 100% pewny, ale raczej tak. No. Widzimy się później. Siemka widzowie.
Patrzcie, widzowie, jako mój kolega Sasza ma taką świetną wędeczkę od takiej firmy. Raczej nie widzicie? Krokodil. Taka. Taki spławiczek. A propos spławiczka, tam mam swój. Co jest? O, teraz widzicie, to jest mój. A tutaj jeszcze napiszcie znicz w komentarzach dla rybki. To nie jest wzdręga, więc napiszcie, to jest chyba okoń. Pa. Widzę jakiego sofika znowu mamy złapane na rybkach. Chodź tu. Patrzcie, co to ma być, jaki fafik. Potem wam, zaraz wam pokażę po odhaczeniu. No taki mały faficzek. Formy. Ja nie wyciągnę, co to za komedia. Lecisz do wody. Jesteś mała, więc ja normalnie wypuszczę. To jest chyba wzdręga, ale taka mała, to szkoda, można uderzyć. Już wyleci sobie spokojnie po głowie nawet. Mały faficzek. Pa. Patrzcie, widzowie, jaka płotka ładną złapałem. Mega Sigma, no mega. Mega buzię ma ładną. Mówi, żebyście dali suba. No, patrzcie jak mówi. No normalnie taka dobra płotka. Pa. To właśnie ją wypuszczamy. Taka mega fajna szprotka. O, Sigma. No, mój kolega też lubi płotki. To mój Fławik. Widzowie, jak już będziemy się z wami żegnać, zbijam właśnie wędkę. No Sasza, pokaż glony, jakże mam. A to są takie glony? Jak coś, to ja nie mam żadnego operatora, tylko ten Sasza mi właśnie pomaga, nagrywa ci ze mną filmy. Zapraszam na jego TikToka, wędkarz 1. Pa!